numer 9 Piotr Lomba. Ławka rezerwowych numer 12 Mateusz Kępka, 17 Jakub Kiełb, 10 Tomasz Cyska, numer 14 Łukasz Chojecki, numer 13 Bartosz Biel oraz numerem 5 Adrian Łucki. Trenerem zespołu Turtulka jest pan Piotr Szarpak. Oraz Gunik Wałbrzych. Damian Jaruszewski z numerem 1, numer 4 Sławomir Orze, numer 5 Dawid Kubowicz, numer 7 Marek Wojtarowicz, numer 13 Adrian Zieliński, numer 10 Maciej Morawski kapitan, numer 6 Tomasz Wepa, numer 18 Grzegorz Michalak, numer 16 Mateusz Sawicki, numer 9 Daniel Zinke, numer 2 Dariusz Michalak. Ławka rezerwowych, numer 12 bramkarz Kamil Jarosiński, numer 19 Adrian Sobczyk, numer 3 Michał Łaski, numer 17 Dominik Radziemski, numer 20 Przemysław Polak, 8 Damian Hajewski oraz 11 Adrian Moszyk. Trenerem zespołu, jak wszyscy dobrze wiemy, jest pan Robert Bubnowicz. Przed spotkaniem Gunik PWS Wałbrzych zajmuje 11 miejsce w tabeli z dorobkiem 6 punktów. Zespół przeciwny Turtulek zajmuje 15 miejsce z dorobkiem 4 punktów. Dzisiejszy mecz prowadzi trójka sędziowska ze Śląskiego Związku Piłki Nożnej. Sędzia główny Jacek Lis, sędzia asystent numer 1 Robert Boruta, sędzia asystent numer 2 Tomasz Mośko, sędzia techniczny Adam Machwitz, przepraszam. A delegatem Polskiego Związku Piłki Nożnej dzisiaj jest pan Janusz Piórek.
Weź, jak Franka wpadnie, to już nie jest. Oba zespoły spotkały się razem w sezonie 2011-2012. Mecz u siebie rok temu Górnik Wałbrzych wygrał 2-0 z Turkiem, a na wyjeździe tym samym stosunkiem, lecz tym razem przegrał.
takim samym stosunkiem bramek. Ostatni mecz Górnika PWSZ Wałbrzych to cenne zwycięstwo z Ruchem z Dziesiolnicy. Wynik zakończył się wtedy 0-1. Turtulek zaś przegrał 1-2 z Energetykiem Wałbrzych. Dali ci tą kartkę z tym, tak żeby tam... O, no wszystko, co ci się wykończy? Gdzie, co z Bartkiem, gdzie Bartek? Początek meczu dość wyrównany. Oba zespoły toczą walkę w środku boiska. W ramach rozgrywek drugiej Ligi Zachodniej wczoraj odbył się mecz pomiędzy Chrobrym Głogów a Zagłębiem Sosnowiec. Ten pierwszy wygrał 1-0.
To była wyśmienita okazja na objęcie prowadzenia w dzisiejszym meczu. Przypominam, że już 27 września w czwartek o godzinie 15 odbędzie się bardzo ważny mecz w ramach 1/8 finału Pucharu Polski. Mierzy się Górnik Wałbrzych z Olimpią Grudziądz. Po efektownym strzale mamy rzut rożny. Po 15 minutach wynik 0-0. Thank you.
Cudowna akcja podbramkowa, 2 metry obok bramki. Przypomnijmy sponsorów oficjalnych klubu: ONS Computer Soft, Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze Victoria S.A., a także sponsorzy i partnerzy Ronal, Toyota Motor Manufacturing Poland, Sporting, Logo, OSHI, Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Gmina Wałbrzych. Rzut wolny z okolicy 26 metrów. Thank you.
Thank you.
Przyjmę jest. Dawno bierze ciepły siolił, bo słońce wychodzi. A że na takich relacjach czasami jakieś takie ciekawostki coś też uderzają, takie śmieszne, na tym na... O, to leci chyba. Teraz jest to po prostu
czynszu na ten dzień też nie za dużo. Nie widzieli, ludzie, czy będzie Jastrzębski tutaj bez Pruszyga. Tak, tak, tak. No, czy będzie w najlepszym składzie, czy nie. Przecież tam Kubiak i Kubiak grają tam. Ja byłem przy takim wieku, czy... Czasami nie będzie tak, że będzie tak, że będzie tak, że będzie się tak, że będzie 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 tak, że Ja powiem panu, że kiedyś tak się wiem, bo nie wiem, czy to było. A to tutaj, co było, a was było proszę. Ale tam było osób właśnie wyjedne. Tak, to było full chyba. To było tak, że było 1500 osób. Dariusz Michalak ukarany żółtą kartką. Tak,
fajnie by się na tym miejscu. To miejsce. Dzisiaj jak wygrał, to na kosmicę. Ale zobaczę, zobaczę. Dzisiaj wygrać to będzie mieć Żółta kartka dla Dariusza Michalaka. Sędzia techniczny dolicza 2 minuty do pierwszej połowy. Thank you.
Zawodnik Tura, Turek Tomasz Kowalski został ukarany żółtą kartką. Tur Turek z numerem 1 Michał Kolba, z numerem 23 Kamil Wegner, z numerem 18 Daniel Wojciechowski, z numerem 2 Marcel Mikołajczyk, numer 8 Cezary Książek, numer 15 Piotr Wieczorek, numer 2 Tomasz Kowalski ukarany żółtą kartką, numer 20 Dariusz Dolewka, numer 22 Artur Bogusz i numer 9 Piotr Glomba. Thank you.
Jak pan ocenia dni Wałbrzycha udane? Kombi ponoć lepiej zagrała. A ja widziałem z balkonu petardy mikrofon. Ruch to dokładnie. A ruch jak nic. Bo ja też to sobie nie piszę.
Ale żeś zagrał! Ale chyba półmarafon dawał, co? Tu jest przynajmniej takie komentarze pozytywne. No, wzgłos totalny. Ale będzie pomóc, na pewno. Zabicki, dobra. Może. Okej. Pierwsza zmiana w zespole górnika PWZ Wałbrzych. Zawodnikiem schodzącym z numerem 16 był Mateusz Sawicki, a z numerem 11 na placu gry pojawił się Adrian Moszyk. Co jak mówił ten trybunę zapomniany, ile to było?
Wszystkie sektory, nie? To cztery. A tamte cztery. Jeden, ciężko mnie cztery, ale... Kurde, omłonę. Serwij to! Obiad czytam, już nie mówię, 0-0, patrzę mu raz, 5-94. Nie blasku. Dalej, dalej, dalej.
Żółtą kartką został ukarany Marek Wojtarowicz, zawodnik Górnika PWSZ Wałbrzych. Żółta kartka dla zawodnika Turek Piotra Wieczorka. No,
17 będzie wchodził. I kto? I... Radziński Zobel bramkę strzel! Za kogo? A Michala który? A wie kto to za kogo? Sędzia! Dwie zmiany w zespole Górnika Wałbrzych. Zawodnikami schodzącymi byli Grzegorz Michalak i Mateusz Sawicki, a ich miejsce Adrian Zawodnikami schodzącymi był Adrian Zieliński oraz Grzegorz Michalak, a zawodnikami, którzy pojawili się na placu gry, to Adrian Sobczyk oraz Dominik Radziemski. Ten zero dla Górnika Dariusz Michalak. Siedemdziesiąta szósta minuta spotkania. Górnik Wałbrzych obejmuje prowadzenie. Powtarzam, strzelcem Dariusz Michalak. Siedemdziesiąta dziewiąta minuta spotkania, rzut karny dla Górnika Wałbrzych. Chciał ustawiać, bo nie pozwolili.
Każdy gol! Sędzia! Lekka! Sędzia! Zmiana w zespole Turek. Zawodnikiem schodzącym był Artur Bogusz, a za niego na boisku już się pojawił Bartosz Biel. Nie,
nie, to raz się zdarzyło, że dwa razy wcześniej wpisali. Ktoś nie potwierdził, ale dużo wcześniej wpisali. Niż do... Dawaj! Nie wiem, jak to tak się z wyjazdu? Z wyjazdu? Dzwoni na mnie. Jakoś z wyjazdu, tak.
wszystko. No, ale wiadomo się skąd. Znaczy zależy, bo albo ja dzwonię do kogoś, kto jest, do właśnie na zaparte, albo do kogoś, a tato też czasami jeździ, bo do tego. I wtedy dzwoni do mnie. Ale wiesz, jak to jest dużo bardziej tu hałas, tak, to ty się denerwujesz, bo nie wszystko słyszysz, ale tato mówi, że to pomysł. Okej, to powiedz się. Chodzi z tym. No właśnie, teraz też tu jest. No. Miło mi. Trzeba sobie pomagać. No czekaj, to był wolny, to był dla nas wolny, a dla nas wolny. Nie wiem, ja się na tym nie jestem, to nie dla tego, nie to chodzi z tej sklepki. Kto mi, to? 88 syna. Patrz, patrz. Co to było? To było mi coś z rugby. No. Dwie zmiany w zespole Turturka. Za Dariusza Dolewkę. Za Dariusza Dolewkę wszedł Tomasz Syska, a za Tomasza Kowalskiego na boisku pojawił się Jakub Kiełb. Zawodnik Tura Daniel Wojciechowski został ukarany żółtą kartką. Oh, yeah.
Sędzia techniczny przekazuje informację. Mecz będzie przedłużony o 3 minuty. Zawodnik Górnika Wałbrzych Daniel Zinke został ukarany żółtą kartką. Koniec spotkania. Górnik Wałbrzych wygrywa 1-0 z Turkiem.